Oczekiwania związkowców są oparte o najniższą krajową. W tym roku wynosi ona 1850 zł brutto i jest to wzrost o 100 zł i o tyle właśnie domagają się związkowcy. Zgodnie z zapisami z Układu Zbiorowego Pracy bowiem stawki zaszeregowania nie mogą być mniejsze od najniższego wynagrodzenia w kraju. Chcemy mieć wynagrodzenie godziwe za pracę. Przypominam, że rok 2016 jest rokiem trudnym nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także pod względem produkcyjnym. W związku z tym my stawiamy na większą pracę, wydajność, a chcemy za to mieć wynagrodzenie dla pracowników. 100 zł na stawce zaszeregowania osobistego. Podczas dzisiejszych negocjacji płacowych stronom nie udało się wypracować porozumienia. Zarząd nie przychylił się do zaproponowanej przez związkowców kwoty. Przedstawiciele zarządu twierdzą, że jest trudna sytuacja i nie są w stanie taką kwotę desygnować. Mówią o kwocie około 33 zł. W takiej sytuacji decyzja miedziowych związkowców była do przewidzenia. Działacze nie zgodzili się na propozycję zarządu. My musimy tak naprawdę wyrywać, bo różnimy się zdecydowanie. Inna pozycja jest ludzi, którzy zajmują kierownicze stanowiska, bo ich wynagrodzenia są znaczne w porównaniu do wynagrodzeń ludzi, którzy pracują w kopalniach, w ZWR-ach czy w hutach. Kolejne spotkanie w sprawie negocjacji płacowych odbędzie się w najbliższym czasie. Myślę, że po konsultacji z zarządem spotkamy się w ciągu 2-3 dni po raz kolejny i wtedy myślę, że nasze argumenty zostaną zrozumiane. Zazwyczaj sprawy podwyżek dla pracowników zamykają się do końca lutego. Tym razem związkowcy musieli poczekać na powołanie nowych władz spółki.